Rozdział 13. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach. Bo ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Z powyższych wersetów pochodzi żydowska tradycja noszenia tefilin lub filakterie. Tefila po hebrajsku znaczy modlitwa. Ta modlitwa ma być dla nas znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami. Ma być na naszych ustach. Ręka jest symbolem naszego działania. Oczy są symbolem naszej pamięci. Usta są symbolem naszej mowy. O czym mamy pamiętać i mówić? Co mamy czynić? Prawo Boże, to znaczy Tora, Pięcioksiąg. Jakie jest streszczenie prawa Bożego? Miłość Boga i bliźniego. Między oczami ma się znaleźć miłość do Boga, myślenie o Bogu, stała pamięć o Bogu, obecność Boża, ale ta miłość nie może być gołosłowna. Musi znaleźć pokrycie w naszym działaniu. Taki właśnie będzie znak na nasze ręce. Miłość bliźniego. Nasze konkretne czyny miłosierdzia. Ale zwróćmy uwagę na kontekst, w jakim to przykazanie zostało nam dane. Jest nam dane bezpośrednio po przykazaniu o jedzeniu przaszników. Jedzenie przaszników jest symbolicznym jedzeniem Tory, prawa Bożego. Przyswajamy to, co jemy, dlatego nasze myślenie i mówienie o Bogu ma się objawiać w naszym działaniu. Mamy praktykować prawo Boże, prawo miłości. Mamy je wdrażać w własnym życiu. Przestrzeganie prawa Bożego ma być znakiem wdzięczności Bogu za dar wyzwolenia z Egiptu. Jest naszą odpowiedzią na dar wolności. Bóg chce, żeby wierzący myśleli o prawie, mówili o prawie, praktykowali prawo. Bez przestrzegania prawa Bożego nasza miłość Boga i bliźniego byłaby obłudna. Jeśli chodzi o żydowską tradycję noszenia tefilin, rabini spisali 4 wybrane fragmenty Tory, zamknęli je w pudełeczkach i noszą na ręce i na czole podczas porannej i wieczornej modlitwy. Chrześcianie w inny sposób wypełniają te 2 przykazania o noszeniu tefilin i jedzeniu przaszników. Jezus nakazał swoim uczniom, aby jedli Jego ciało i pili Jego krew. Jezus jest Słowem Bożym. Eucharystia jest manną z nieba. Dlatego, kiedy katolicy jedzą chleb eucharystyczny pod postacią przaszników, dosłownie wypełniają przykazanie tefilin. Mają materialnie Słowo Boże w swoich ustach i przyswajają je w własnym ciele. Zadaniem chrześcijan jest, żeby pamiętali o Bożym Słowie i urzeczywistniali je w swoim życiu. To ich uzdolni do przekazania innym tego Słowa, do mówienia i świadczenia o Bogu, do noszenia Go na ręce przez konkretne czyny miłosierdzia. Katolicy nie noszą pudełeczek na rękach ani na czole, ale tym razem okazuje się, że wypełniają Boże przykazanie tefilin dużo bardziej dosłownie i materialnie niż sami Żydzi. Wróćmy do Starego Testamentu. Już wtedy Słowo Boże miało być pokarmem dla ciała i dla ducha. Prorok Ezechiel dawno przed chrześcijanami zjadł zwój Tory, zjadł Słowo Boże.
W jego ustach ukazało się słodkie jak miód. Zapraszam do zapoznania się z początkiem księgi Ezechiela. W linku klikając tutaj.